rządzi Platforma Obywatelska z PSL-em przy olbrzymim wsparciu Palikota, który tak naprawdę rozdaje karty w tej koalicji, to od niego tak naprawdę wszystko zależy. Wszystkie głosowania kluczowe są przeprowadzane przy wsparciu Palikota. Prawo i Sprawiedliwość jest największą formacją opozycyjną, jesteśmy największą partią opozycyjną. Jakikolwiek podział nam nie służy na prawicy, będzie trudno wygrać wybory, jeżeli będziemy podzieleni. To, co zrobili nasi byli koledzy, odchodząc, tworząc Solidarną Polskę, na pewno nie służy wygraniu przez prawicę w przyszłości wyborów. Tylko zjednoczeni, tylko silni, zwarci możemy wygrać wybory w przyszłości. Każdy ruch, który przeciwko temu jest podejmowany, a tak Solidarna Polska niestety postępuje, jest tak naprawdę sprzyjaniem obecnie rządzącemu układowi, obecnie rządzącej ekipie Donalda Tuska, bo nic mu tak nie służy jak podział na prawicy, a Solidarna Polska w tym przypadku pełni taką użyteczną rolę dla Donalda Tuska i tej ekipy. Ale to nieprawda, że zostali usunięci. Ja widziałem to z bliska, byłem szefem sztabu wyborczego, widziałem, co się działo w kampanii wyborczej, widziałem, jak zarówno Jacek Kurski i Zbigniew Ziobro, członkowie sztabu wyborczego, jeden na sztabie pojawił się raz, drugi dwa razy. Przecież mieli wówczas czas i możliwość pomagania nam, proponowania takich rozwiązań, które będą służyć zwycięstwu Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast tego jeździli po Polsce, wspierali własnych kandydatów. Od początku było to wiadome, że coś planują i za to mam do nich największe pretensje, że nie kierują się interesem wspólnym partii politycznej, formacji, która ma realne szanse na zwycięstwo i odsunięcie od władzy tej nieudolnej ekipy Donalda Tuska, ale patrzą na własny interes, na własne partykularne interesy związane z przyszłymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, czy chęcią, ambicją zaistnienia jako niezależny byt. Więcej pokory, więcej takiego szacunku, samokrytyki, zwłaszcza wśród młodych polityków, to jest coś, co moim zdaniem powinno mieć częściej niż rzadziej miejsce.